Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Dziś widzimy się w grze Elden Ring i jesteśmy z powrotem w miejscu, w którym byliśmy jakiś czas temu. Jest to ten płaskowyż, gdzie był chyba ołtarz księżyca, czegoś tak. I dziś, jak widzicie, znalazłem w tym oto momencie kolejnego żółwia. Gdyż stwierdziłem, że tak, czy tego chcę, czy nie, no trzeba będzie się tym zająć, więc tak, oto tu jestem. I tak, drugi żółw okazało się, że lata sobie, co jest już samo w sobie bardzo dziwne. A nie dosyć dziwne, co to, że jeszcze lata, widzicie, ponad tym miejscem dla konia. Do wyskoku, co jest... Nie, proszę. No trudno. Co jest jeszcze dziwniejsze, no ale tak, no, mam drugiego. I okazuje się, że miałem... Sam w sumie się pomyliłem co do jednej kwestii. Okazuje się, że żółwie się nie odnawiają, więc tak, każdy pokonany z tych dużych to zostaje. Bo tak, pierwszego nie było, tam gdzie ostatnio był. Ale dobra, mniejsza o co. Ważniejsza sprawa, że jeszcze tak, wróciłem tutaj głównie dlatego, że mam ten mieczek i stwierdziłem, że no... Możemy spróbować chociaż raz jeszcze sobie zawalczyć z tym tutaj asasynem, a że... Czemu w sumie asasynem? No wiecie, skrytobójcą czy zabójcą, nie pamiętam. Mówię na niego asasyn, bo tam... Jakoś tak mi pasuje do nich wszystkich. No i tak, no, że żółwia zauważyłem to już trochę wcześniej, bo był żółw, więc... No, oto jesteśmy. Ja jeszcze się tutaj zaaktywuję. I zaraz tutaj przeciwnika dostaniemy, to od razu na dzień dobry. Coś takiego i coś takiego. Dobra. Zraniło go i to się liczy. Niestety nie były to aż takie wielkie rany, jak by się przydało, żeby były. Ale tak spokojnie. Może damy radę i tak wygrać tutaj. Musimy być tylko bardzo ostrożni. I... Dobra, trafiliśmy chociaż raz, co? No jest super. Więc tak. I zrobiłem błąd. Nie mogę atakować do końca mojej wytrzymałości. Muszę zawsze mieć jakąś zapasową. Przepraszam bardzo, co było? A, dobra. Zaczyna się już. Dostałem znowu z tych tajemniczych jakichś mocy podejrzanych. Więc teraz już będzie po mnie. Znajdziecie? Ale też dobra, jeszcze możemy walczyć. I dobra, butelki mi się już kończą, więc trzeba być naprawdę ostrożnym. Nie, dobra. Jakikolwiek istnieje sposób na pokonanie tego gościa, to jest poza moim zasięgiem, zdecydowanie. Chciałem przynajmniej tej gościowy, bo to jest przywódczyni. No ale trudno. Kolejna porażka. I dobra, w takim wypadku... Jak widzę, że to jest za trudne, to... Nie będę tutaj się tym męczył na razie. Na wszystko przyjdzie czas. A jako, że spróbowałem tak jak chciałem, to w tym momencie możemy... tylko tej odnowie znowu, żebym pamiętał, że tutaj coś jeszcze jest. Ale tak, możemy wrócić na płaskowyż i... w sumie błądzić. Bo... szczerze, co nie mam pojęcia najmniejszego, gdzie teraz się na ten płaskowyż udać. Po co tak naprawdę mamy tu być, więc tak. Po prostu chodźmy, zapalę tylko lampkę. Żeby nie było, że jest ciemno i tak. Ostatnio był tutaj ten loch cały fajny. Udało się go przejść i... nagroda była tam smutna, muszę przyznać. Ale nie ma co narzekać, zawsze przynajmniej cokolwiek i... no. Teraz, gdy to jest za nami, to możemy podróżować dalej. A, tu już byłem. Tutaj tego rybaka też pokonałem i... coś więcej w sumie tu powinno być do zrobienia. Złoty słonecznik, nowa roślinka, jak miło. Chyba nie. Chyba nie, więc... ja. Można biec. I... jak mówiłem, nie wiem, co mam robić, więc uznajmy, że po prostu będę biegał po różnych dziwnych i dziwniejszych miejscach. Będzie śmierć. Tak czułem. Czyli na skróty nie zejdziemy. Ważna informacja. Nawet bardzo ważna.
Jakoś sobie poradzimy. I dobra. Najważniejszą, czy w sumie najistotniejszą rzeczą, którą mogę tak sam wymyślić, co by tu można było poszukać, to... jakiegoś z tych takich super wyposażeń, co ponoć według niektórych leżą na płaskowyżu. Bo nie ukrywam, dużo o tym się nasłuchałem, że to są jakieś super potężne rzeczy, czy coś, a... osobiście, no, do tej pory znalazłem mnóstwo super sprzętów. No nie. Ostatnio tutaj z lasem nie było problemu, a teraz nagle śmierć. No cóż, 40 tysięcy poszło. Było to prawie na poziom, bo nawet na poziom. No, ale trudno życie. I przy okazji możecie popatrzeć sobie, jak pięknie lamię. Ten dzień zdecydowanie będzie tym moim dniem na Eldena. Ale dobra, nie przejmujmy się tym na razie. I właśnie skupmy się może na poszukiwaniu tego czegoś wszystkiego i tak. Nie wiem, co więcej dodać. Więc... w sumie... nie wiem, czy bardziej mi zależy, żeby znaleźć jakąś... super potężną broń, która... była jeszcze lepsza niż to, co mam, chociaż... nadal wydaje mi się, że ciężko będzie po prostu przezwyciężyć... surową moc tego mieczyka, albo nostalgię, którą mam względem kosy. No i użyteczność poza pojedynkami. A, są tego, jak ja tu przylazłem? Ktoś pamięta? Bo tak trochę się czuję zgubiony. Jak stąd zejść? Dobra, jestem głupi w sumie. Mogłbym nie tracić tych wszystkich run. Gdybym się tylko inteligentnie tepnął. Ale dobra. Jak już tu jesteśmy, to tu jesteśmy. Nie jest to wielka strata. Więc tak, zobaczmy może na mapkę, czy tutaj cokolwiek się wydaje ciekawe co najmniej. Dobra, mamy cel. Zanim będę myślał tak dokładniej o tych wszystkich miejscach i innych rzeczach, które warto, które nie warto, to zajmijmy się dosłownie najprostszym, co istnieje. Czyli zdobędziemy mapę i... zdecydowanie to są... dziwnie proste obszary. Co naprawdę mnie się nie podoba. Miałem problemy z tym wszystkim tutaj. Ja się spodziewam, że płaskowyż jest trudną lokacją, a tutaj się okazuje, że... jestem tak przewelewelowany, że to jest bardzo proste. Albo w sumie w sobie właśnie lokacja okazuje się, że nawet nie była aż taka trudna, jak mi się wydawało, tylko... te omeny na początku, cokolwiek, no bo... patrzcie, 300 coś run to... już więcej co chyba za wrogów w Kelid dostawałem. Chociaż dobra, nie ma co narzekać. Ten płaskowyż może być łatwiejszy od pełnoprawnego Kelid, bo w sumie... było wspominane, że Radahn ten cały, czy Radahn, jakkolwiek zwał, jest ponoć najpotężniejszą z tych... półbogów, czy jakoś tak. Więc, no, nie byłoby to dziwne, że nawet płaskowyż może być trochę łatwiejszy od walki z Radahnem, czy Kelid, jako że w sumie w Kelid rezydował. Oczywiście, no, nie mnie to oceniać. Ja tylko głośno myślę. Ale jednocześnie nadal czekam na jakieś takie sensowniejsze wyjaśnienia i na to, żeby... moja teoria okazała się nieprawidłowa i żeby naprawdę to było trudne. A nie takie proste i tak, złoty miecz trolla. I zaraz zobaczymy, co to jest, ale najpierw trzeba zajrzeć do kolejnego wagona. Bo jestem pewien, że tutaj coś jeszcze musi być w tym wagonie. No, oczywiście jest, a jest to konkretnie... talizman wielkiej tarczy. Dobra. I co to robi? Wzmacnia zdolność zasłaniania się. Okej. Okay. Okej, dobra. Fajny opis, jak widzieliście. Jeśli nie widzieliście, to może jeszcze później pokażę. Ale dosłownie to zwiększa skuteczność tarcz, więc... co najmniej przyjemna sprawa. Aczkolwiek, no niestety nie mam miejsca na to. Nasze póki co istotniejsze rzeczy. Chociaż może się znajdzie. I teraz tak. Jakkolwiek chciałbym zwiedzać wszystkie zakamarki. O, dynie głowy. Dawno ich nie widzieliśmy.
A nie bije też dużo. Co znowu potwierdza teorię, że to Kelid jest prostą lokacją. Znaczy jaki Kelid? Płaskowyż. A jeśli tak jest, to... Ja naprawdę nie rozumiem, jakim sobie mogą tak nie radzić, jakim sobie mogą być takim... Lamosławem, że tak dziwnie to nazwę. Taką lamą, takim nieogarniaczem. A to naprawdę, jak tak teraz widzicie, no... Tutaj się nic nie dzieje. A, tam jest jakiś obóz. Pewnie handlarz, ale z nimi handlarz to... Drzewko. Drzewka są fajne, ważne. Kolejne nasiono. Może niebawem uda się zrobić coś więcej. Ale zanim to, to jednak... Właśnie chcę deaktywować to. Podnieść fragment mapy. A po płaskowyż ten cały Altus i proszę, płaskowyż Altus zdobyto mapę. Dająca z palców starucha, tutaj boski most. Nie wiem skąd to mam jakiś teleporteł, ale okej. Teraz tak. Zaczynając z palców starucha będziemy mogli pójść, więc to już zaznaczę. A tutaj też widzę od razu już. Jak to się nazywa? Jaskinia, więc tak. Zaznaczamy. Ale zanim pójdziemy dalej, to trzeba zawrócić, bo tam widziałem dym z ogniska. Takie rzeczy zwiastują najczęściej handlarze. Tak, widzicie, to są ogniska z ogniem bez dymu. A tam jest dym, więc to odróżnia wrogów zazwyczaj od handlarzy. Pewnie to z kolei ten z koniem swoim. Jeśli będzie jakiś... Nie, nie ma handlarza. Jest za co... Trupek i mięso żółwia. No dobra. No i są też ci znowu, więc tak... Zobaczymy, czy... Też są tacy mocni. Dobra, czyli to... Ta lokacja była prosta w takim wypadku, tylko musiał być naprawdę underleveled, jak pierwszy raz tu zaglądałem. Czyli tyle z moich takich... Można powiedzieć, planów na wielkie, epickie starcia, zwiedzanie jak równy z równym. Chyba to tyle z tego. No cóż. Co my tu mamy? Stary kieł oraz... rycerza z wielkim, więc raz, dwa. Raz, dwa. O, jakiś święcony łuk. W ogóle to jest fajne akurat takie, że niby ten sam typ łucznika. Model prawie taki sam. Ciężko tam zaprzeczyć. O, tam jest coś fajnego, to zaraz tam pójdziemy. Ale najpierw chcę pozwiedzać jednak to takie normalne miejsce, zanim wejdziemy do jakichś zameczków znowu. Chociaż te zameczki skrywają często jakieś właśnie skarby, więc... może powinienem szybciej tam pójść i się tym przejmować. No ja nie wiem. Ale tak, co tu mówiłem? Nie, już nie pamiętam, co mówiłem nawet. Więc wybaczcie. Wybaczcie, ale tak, moja pamięć jest aż za słaba. I czytające z palców starucha jest tam, tak samo jak jaskinie. Więc... ja... Nie wiem, czemu naprawdę czuję taką... Można powiedzieć... Jakby to powiedzieć tak trochę stereotypowo, czy memowo... No tak, jak się to mówi, head empty. Tak, head empty. Czyli po prostu zero myśli, głowa pusta. Bo totalnie w 100% zapomniałem, co ja bym chciał powiedzieć w sumie. Więc wybaczcie. Ale cokolwiek to było, mam nadzieję, że nie było jakoś super ważne, bo jeśli było, to sobie tego nie przypomnę już i tak. A teraz... dobra gościu, giń. Miałeś ginąć, a nie... Ja miałem ginąć, więc giń. Dobra, łyk i... Chyba trochę na fioletowo śmierdzi, więc to będzie coś specjalnego. Kamienny kluczyk. Miecza. Milutko. Ale dobra. I tam jest... Winda. Okej. Okay. Winda prowadzi w sumie do... niczego takiego szczególnie trudnego. Więc może to po prostu tamto przejście tylko było jakoś wyjątkowo trudniejsze. I na bazie tamtego przejścia oceniłem całą tą lokację. Ona wydaje się być naprawdę, jak tak obserwuję i bardziej gram, bardziej łażę. Przy czym podkreślam, nadal jeszcze dosyć słabo znam. A, to tutaj.
nadal wydaje się być mniej więcej podobnym poziomem trudności do Kelid. Może nawet trochę prostsza, może trudniejsza. Ciężko mi określić. Wiecie, to jest nadal subiektywna opinia, ale to nie jest takie ciężkie, jak to zapamiętałem. Oczywiście, no pewnie to jest kwestia tego, że jestem overpowered sheets i tyle obecnie. Ale nie umniejsza, znaczy... Nie um... co to jest? Popiół wojny krwawe ostrze? Nawet nie wiem do końca co to, ale tak... Teraz się skupiłem, wiecie, na tym krabie. No nie umniejszenie co mojej lokacji potrafi stanowić wyzwanie, nie będę zaprzeczał. Może gdybym przyszedł trochę wcześniej, a nie teraz, kiedy mam poziom, który? 88, to bym stwierdził, tak, to jest naprawdę trudna lokacja, wyzwanie jest. Ale sprawiedliwe mniej więcej. A teraz broń plus 8, plus 9. Przy czym na razie korzystam tylko z tej plus 8, bo jakoś tak mi się bardzo podoba, wyjątkowo. Chociaż dobra, przerzućmy się na kosę na chwilę. Ostatni odcinek był prawie cały poświęcony tamtemu, więc teraz możemy na chwilę kosę. No ale wracając, właśnie bronie potężne, zbrojka też nie najgorsza, pasek życia dosyć długi. Pasek energii i many w wymiary krótkie, chociaż to jeszcze się może zmienić. Jak mówiłem, teraz będę chciał inwestować trochę ostrzej w energię. Co? Typowy posłaniec? Może lepiej gonimy to tego wroga. Szukasz się, że jakąś cenną rzecz mam przy sobie. Nope. To był jakiś zwykły przeciwnik. Ej, szkoda, już myślałem, wiecie, że jakieś fajne coś. A właśnie, przy okazji jeszcze ten krwawe cięcie czy jakoś tak. Popiół wojny. O, to jest typu krwawego, krwawe ostrze. Dobra, i przy okazji też jeszcze tak półki pamiętam, przydałoby się zobaczyć też te jak to się nazywa. Halo, troll, możesz? Dziękuję. No, co to ma być? On się zaciął? Okej, raz, dwa, raz. Wytrzymały, bije też nie tak mało, więc może tak lokacja... Jest nawet trudna, tylko tam były jakieś łatwiejsze segmenty. O! I tak, jeszcze przypomniałem sobie teraz, że miałem ten złoty miecz trolla, czy jakoś tak zobaczyć. Więc zaraz się tym zajmiemy, tylko pójdźmy tam. A nie podoba mi się to. A, oznacza, że trzeba kupić, już myślałem, że będzie inwazja. Na szczęście tylko kupić. Dobra. To nie jest aż tak źle i... Zrzucę kamienny miecz, tak. Nawet nie wiem, czy jeden, czy dwa i złoty miecz trolla. 29 sił, 10 zręczności i tyle. Miecz wręczany pomniejszym olbrzymom, które dawno temu podczas ich wojny walczyły po stronie złotego drzewa. Choć stracił rozum, nie rozstają się ze swymi mieczami, które są w fatalnym stanie. Odpadła pokrywająca jej warstwa złota. Okej. Już wiemy, czym są trolle, tak naprawdę. Smutna trochę historia. Ale dobra. Czyli tak, dzisiejszy odcinek będzie w kopalni, z tego co widzę. Ale no, lepsza taka kopalnia niż błądzenie nie wiadomo gdzie, bez celu. Więc ja jestem tak zadowolony z tego. Może... wybaczcie za przesuwanie miski. Ale tak, może będzie tu jakieś większe wyzwanie, bo jak na razie dzisiaj zginęłem w głupie sposoby, ale ani razu przez wyzwanie samej lokacji. Okej, okay. Pomiędzy siadaniami w takim wypadku nie przepada. Idziemy, więc zobaczmy, pęknięte kryształy. Jest tutaj coś więcej. Na razie nie, może to się jeszcze zmieni. Dobra, to było totalnie głupie, to było oczywiste, że tak się skończy. No ale... Padają szybko. Co nie jest dobrym znakiem. Kamyki dają piątki, co jest znakiem... przyzwoitym? W sensie, no wiecie, no... Fajnie, że dają jakieś kamyki. Dobrze, że nie są jedynki, dwójki i tym podobne. Ale piątki dają...
sumie piątki, a na czwórkach jest dwunastka, czyli to daje do piętnastki. To są nawet przyzwoite te ulepszenia. Chociaż wydaje mi się, że na ten etap mogą być już słabe. Albo w sumie idealnie na ten etap, a ja już jestem po prostu, jak już mówiłem, overpowered. Tak czy siak. Plus 5. Tak, jeśli chodzi o wersję kamyków. I dobra, można iść tam też zobaczyć, co się dzieje, albo tutaj. To zacznijmy od takiego tunelika. I są tutaj też wojownicy. Oprócz górników. Co? Zwiastuje dobrze. Nie mówię, że zginę przez psa. Ale tak, tutaj widzicie idealny przykład tego, że psy. W Dark Soulsach to jest zło. I w Elden Ringu wcale nie jest inaczej. Okej, co? Mamy kolejny kamień piątka. I o czym chciałem mówić? No, ta lokacja naprawdę też zapowiada się na łatwą. I zgubiłem wątek tego naprawdę pierwszego, co chciałem mówić, więc wybaczcie, talizman rzut tego smoka plus 1. Chyba mieliśmy taki kiedyś, jeśli nie, to mogę powiedzieć, co podejrzewam, że on robi, nawet sprawdzimy. A podejrzewam, że jest odpornością na błyskawice i tak, mieliśmy. I dokładnie. Jej, brawo ja, pamiętam. Jestem z siebie taki dumny. Okej, to tak złazimy. Zwiedzamy ostrożnie, ale na tle nieostrożnie, żeby jednak móc zginąć, bo po prostu znam samego siebie i wiem, jak to wygląda w sytuacjach, kiedy mówię, że jestem ostrożny. I tak zawsze jakoś gdzieś się mnie omsknie noga, palec, ręka, cokolwiek. I potem ginę w głupie sposoby. I dobra, mamy tutaj rycerza. Nawet nie będę czekał. Brawo, to był wspaniały ruch. Okej, rycerz. I okej, to są nagolnik rycerza z Leyndell. Okej, czegoś tak. Aż sprawdzę jeszcze raz, bo wiecie, żeby psuć. Leyndell, tak. Nagolnik rycerza, którzy przysięgli bronić Leyndell, królewskiej stolicy. Czas jeszcze nie odebrał im blasku. Okej, ponury kamień. Czwórka. Oj. Totalnie nie ten etap, na którym tu jesteśmy. Teraz jestem już tego w pełni pewien. Ale tak to jest, jak się myśli jakieś nie wiadomo co, czym i się byle co, zamiast robić optymalnie. Młot trolla, od razu zobaczymy. Wiecie, nie chcę potem o tym zapomnieć. I młot trolla jest z kategorii olbrzymia broń. Okej, tu macie statystyki. Co ciekawe, bije trochę od ognia. I proszę, macie tutaj opisy. Okej, no. Nie będę tego ulepszał, nie używał, bo mam i tak już fajną ognistą broń, mam też, żebym błogosławioną. Teraz jeszcze przydałaby się magiczna, tak szczerze, do kompletu, oraz ewentualnie jeszcze, jaka to była broń, no, błyskawicowa. No tak naprawdę, no pomyślcie sobie, jeśli bym miał te elementy, no to doszłoby do tego, że w sumie bym miał każdy żywioł na każdą sytuację. A póki co, no, świętość mam zapewnioną, ogień mam zapewniony, tak więc, no. To jest najważniejsze, w sumie tak, czym no. Za dużo tylko tak więc. I w sumie tak więc chyba coś jest nieprawidłowe. Ale, no, skupmy się po prostu na rzeczy, nie. Jakieś takie głupoty tutaj będę gadał. Nope, ale jednocześnie musimy iść, więc... Here we go. Troll kamienny kopacz. Czyli jak go już nazwałem dawno temu, ostatni olbrzym 2-0. Tak jak wcześniej, tak i teraz, totalnie niegroźny oponent. I jednocześnie pokazuje to, że naprawdę jestem już zbyt OP na to miejsce. Co... zdecydowanie odbiera sporo na pewno przyjemności z zwiedzania. Ale cóż, no przynajmniej widzicie to teraz z mojej strony, nie kogoś, kto przyszedł tutaj wtedy, kiedy miał przyjść, eksplorował tak, jak trzeba eksplorować czy coś, tylko z perspektywy kogoś, kto jest tak dziwnie głupi jak ja, że był w jakichś lokacjach walcząc ze śmiertelnymi bestiami,
z którymi podejrzewam do tej pory, że nie powinienem walczyć na etapie, na którym z nimi się mierzyłem. Tylko po to, żeby przyjść na płaskowyż, który wydawał się zabójczo trudny, a w rzeczywistości teraz jest to po prostu spacerek po parku. Nadal, nie ukrywam, jest to smutne doświadczenie, ale... Cieszcie się, albowiem prawdopodobnie jestem jedyny w swoim rodzaju, względem przynajmniej wszystkich, których znam. Osobiście. Przy czym, podkreślam, nie wiem jak to wygląda z YouTube'ami i tym podobnym, bo... Nie oglądam YouTube'ów za bardzo. W sensie, no zdarzy mi się obejrzeć coś tam, powiedzmy, u niektórych osób, na przykład u dobrego znajomego, Manoniego. Tego, co swoją drogą pozdrawiam, polecam, bo naprawdę dobre materiały robi. Moim zdaniem lepsze jakościowo i w ogóle od moich, ale... No ja tak już mam, że uważam swoje materiały za jedno wielkie gunwo. Chociaż co niektórzy uważają inaczej, patrząc na to, że ktokolwiek jakkolwiek to ogląda. Ale dobra, nie będę tutaj teraz tak was zadręczył moimi historiami. Więc tak, ze wszystkich osób, które znam, to chyba jestem na razie jedyny naprawdę, który tak smutny sposób, etnicznie unikalny, przechodzi przez płaskowyż. No i co najlepsze, to jaskinia cała, nie wiem co miała sobie prezentować, ale była prościutka. No dobra, lampka mi świeci, dobra. Bierzemy tak znowu, nie ma co. W dwóch rękach, chociaż zobaczmy. 611, 629. Nie ma dużego wzrostu, więc nie musimy aż tak się tym przejmować. Przy czym wiem, że na kosie też nie ma, jakoś tam się przejmuje, ale tam to kwestia movesetu. Po prostu na kosie jest dużo lepszy moim zdaniem. I dobra, jesteśmy na świetle, można zgasić, żeby nie zapomarańczawiać wszystkiego. I dobra, tam jeszcze jest trochę wyżej przejście. Prawdopodobnie wiem, dokąd mnie to zaprowadzi. Jeśli nie mylę, to tutaj właśnie wcześniej tam byliśmy i myślałem, jak zejść czy coś. Jeśli tak, to szkoda, że tutaj wróciłem. A jeśli nie, to też jest trochę możliwe, co fajnie, że jesteśmy na nowych terenach. Dobra, to są nowe tereny. Tak więc wskakuj, torrent. Wskakuj, strugo, wskakuj po prostu. Bez komentarza, naprawdę. Bez komentarza. Takie rzeczy to tylko ja potrafię. Tak. I w sumie wiecie co. Musimy po prostu pójść do jakiejś lokacji, która będzie sprawiać wyzwanie, bo przyjemnie mi się gra, mam wenę. Nie ukrywam, takie obserwowanie lokacji, które są co najmniej, można tak powiedzieć, za łatwe względem tego, co powinienem mieć, to trochę odbiera tej takiej woli grania. A, w ogóle ciekawa sprawa. Tylko pochodnie są lżejsze od innych, więc jej, możemy mieć pochodnie znowu. Przez moją śmierć. A, myślałem, że już jest wieczór. Nie, na szczęście nie. Dobra. To jedziemy tam jeszcze raz i próbujmy tym razem nie zginąć. Byłoby naprawdę milutko. Chociaż kogo ja oszukuję, pewnie padnę znowu. I właśnie jeszcze. Co? Czerwony znak. Okej. Chyba nie rozumiem, ale no. Skoro jest taka opcja, to czemu by nie? Okej, i czy jest to walka na miarę moich możliwości? Wydaje mi się, że nie. Zdecydowanie poniżej. No. Zdecydowanie poniżej, co... Tylko mnie utwierdza. No tak, łuk runiczny, remedium do wezwania palca. Nawet nie wiem, skąd to się wzięło i czym tu było. A, okej. Okay. Wygrana i... Jolka Cerepusa. Bełt Czarnego Klucza. Bełt Czarnego Klucza. Sprawa ta zgnizna. Fiolka Cerepusa. Co tu było tu? Czy gdzie? Nie, chyba ją widziałem. Tak, jest. Eliminuję wszystkie odgłosy wydawane przez podstać podczas ruchu. Fajne. Ale dobra. A,
już rozumiem, to było to całe, jak to się nazywa, no to z tego, z wulkanu, tak. A tutaj co w ogóle mamy? Jakiś zamek. Dobra, jest coś do zwiedzania, ale najpierw muszę odzyskać moje kilka tysiąców. Wiem, że to jest miernota i na trollach, nawet w zwykłym pogrobnie to szybko odrobię, ale... Ale no właśnie, nie chcę mi się tego robić, a... Bo każda pojedyncza runa może być naprawdę cenna. Niestety moja głupota już mi odebrała ich 40 tysięcy niedawno, więc... No powiedzmy, że teraz tym bardziej nie chcę tracić kolejnych. Chociaż nadal... No, halo, koń, głupi jesteś momentami. A co to chciałem powiedzieć? A, nadal nie jest aż takie złe jak w Dark Souls 2. Jak już wracam do porównań do różnych innych gier i do różnych innych w ogóle mediów, bo tam, gdybym stracił tyle dusz, to bym był mocno do tyłu i wiem, że pewnie co lepsi gracze powiedzą, gościu, ci nie powinieneś tym przejmować, ani trochę i tym podobne. Dla mnie to jednak jest powód do przejmowania się przez głupią mechanikę Soul Memory, która... Jakby to najlepiej wam wytłumaczyć, sama w sobie może nie była aż taka... Kropna. To jej implementacja była zła. Bo jak moim zdaniem, powiedzmy, powinno się liczyć, że może nie tyle co powinno, co sam pomysł liczenia dusz zdobytych jest nie najgorszy. Tak fajnie, gdyby to były dusze zdobyte, które zostały w jakiś sposób wydane na coś, co może wzmocnić postać. Przy czym, nie wiem, kalkulowo dajmy tę duszę wydane na strzał, czy coś, grając łucznikiem, dajmy na to, co trzeba mieć na strzał dużo, żeby móc coś robić, a innych tego nie ma, więc łucznik po prostu szybciej gromadził, co SM według tego mojego pomysłu. No ale wracając, właśnie wydane w jakiś sposób na coś, co może pomóc postaci, czy to na ulepszenie broni, czy coś, ale nie wszystkie zdobyte. Przy czym nawet jeśli się straci, to potem wliczałem się do Soul Memory. Wyobraźcie sobie, że gościu, który daje mi to na farm 20 milionów dusz, nie tracąc ani jednej, wszystkie wydał idealnie na swój build. Można spotkać na PvP gościa, który też miał 20 milionów dusz, ale tylko dlatego, że daje mi na to sobie nie radził w grze. Stracił powiedzmy z tego wszystkiego ich, powiedzmy 15. No ale według gry to są ludzie na tym samym etapie i tak samo rozwinięci, więc trzeba ich połączyć ze sobą w PvP. Trzeba było, dopóki... Tak naprawdę, no... A, to jest... Nie, to na pewno nie jest NPC. Myślę, że może jakiś taki brzydki NPC, tak. A, więc na tym... Na pewno będę na tym samym etapie. No oczywiście, no, z tą 5 może i tak pokonać się z 20, bo... Tutaj liczy się też skill, a nie tylko poziom i wyposażenie. Ale no... Rozumiecie, o co mi chodzi. A teraz tak i tak. I giń powoli. Maso miękka. I tak. 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 Wiem, że nie musiałem tego robić, ale chciałem, więc. Więc tak. Pokonany. Bez żadnej nagrody, więc to był jakiś zwykły przeciwnik. No cóż. Nawet nie chcę więcej powiedzieć na ten temat, poza tym, że więcej tych glutów i jakieś mini podziemia, co może zwiastować skarb albo mini bossa, albo jedno i drugie. Z czym my tu walczymy? Paweł Szlachcic, cokolwiek to jest. I tak, lepiej ogniu daj mi siłę. Okej, okay, many mi zabrakło nagle, przez co mój drugi atak nie był tym wzmocnionym. Ale dobra, nie było to nawet potrzebne z tego co widzę. I kimkolwiek bym trzeba szlachcić, nawet nie zdążył się przyjrzeć, był dosyć słaby. Ilość dusz mówi sam... Przepraszam, runów mówi sama za siebie. Powinienem to już być dawno. Ej, to jest bolesne. No ale cóż. Krwawa Helisa. A, krwawa Helisa, to jest jakaś broń.
Luko, gdzie ona jest? Ciężki miecz do pchnięci? Chwila, ja. O, a to ciekawe, nadal nie mam. Podnosiłem tego, jak mu tam. A, nie pamiętam teraz. Mniejsza, mniejsza. Krwawienie daje, no. Okej, mistycyzm. Nie wygląda tak. Złowrogi miecz, którego kręte ostrze służy do przebijania. Tą broń posługuje się szlachta. Szlachetni słudzy pana krwi. Ma wbijać się w ciało i wywoływać potężne krwawienie. Wysana krew dostanie ścieka wzdłuż tej klingi. Okej. Okej, okay, nie będę teraz się w to może aż tak zagłębiał. Ale okej. Okay, jakaś taka brońka. W sumie nie wiem, co więcej nie powiedzieć. Może jeśli ktoś buduje ten mistycyzm, czy jak to się nazywa, to byłoby sensowne. Ale moja postać, przynajmniej póki co, nie będzie miała z tego jakiegoś wielkiego użytku. Oho, kolejny wózek. A to oznacza mniej więcej tyle, że no, czy tego chcemy, czy nie, trzeba powstrzymać trolle. Bo dopóki nie powstrzymam troli, to nie można otworzyć. Ale jak chociaż jednego trolla pokonamy, to już wózek stopuje i wtedy można spokojnie... Jak to się nazywa, no... Grzebać. O, okej, okay, dniogłowy. Okej. Okay. A przy okazji zgasimy lampkę, bo nie potrzebuję jej teraz. Dobra. Okej, okay, nawet niepotrzebnie drugi czas robiłem. No, nie, potrzebny, nie był potrzebny, ale i tak lepiej to zrobić, niż potem żałować. I tak, jeszcze teraz tylko jeden łyk. Wykończę drugiego trolla, żeby potem nie było, że jakby dodajmy na to otwierał skrzynkę, że on mnie dobije, czy coś. Mhm, dziękuję. Tak, przewrócony. Szybkie cięcie. Stąd tego nadal nie rozumiem, czemu to się świeci. Tak sygnalizując. W sensie nie jest nic złego, nawet fajny motyw. Ale nadal nie wiem, czemu zdecydowali się tak to podświetlać. Czy ludzie aż tak narzekali na to, że to nie świeci? Czy coś, że to nie jest widoczne, gdzie, kiedy można zrobić? Jeśli tak, to wow. Wydawało mi się, że już po tylu częściach, czy po tylu różnych grach, ludzie grający w gry od From Software powinni się już nauczyć. Że no w sumie właśnie o takie zachwiania sygnalizują już otwartość na kontry. No cóż. Może jest jakiś inny powód, którego jeszcze nie znam, a kiedyś będzie mi dane go poznać. Jednak nie przejmuję się tym i co my tu mamy? Wielkie gwiazdy. Kolejna jakaś broń. Dobra. Szybko. Wielkie gwiazdy to... Wielka maczuga. Proszę. I dobra. Jak coś mamy ogarnięte, to możemy jechać dalej. W stronę nie wiadomo czego. Nie, moglibyśmy wtedy podjechać pod to drzewo. I tam jest kolejna ta jaskinia, więc... Teoretycznie idziemy w dobrą stronę. Nadal w sumie nie widząc niektórych rzeczy. W sumie nie widząc niektórych rzeczy, nie widząc niczego, co jest dostosowane do mojego etapu rozgrywki. Chociaż może nie powinien tak krakać, bo zaraz trafię na coś, co jest zdecydowanie zbyt trudne. Na razie mamy jakieś, czyli teraz krwiożercze babcie? Makabryczne krwiożercze babcie, okej. Okay. Dobra, wytrzymały to nie jest. Ale nawet nie zobaczyłem, ile run za co się dostaje, więc... Ciężko powiedzieć, 365, okej. Okay. Nadal sugerował, że może to jednak to jest wczesna lokacja. No ale nie będę zapraszał, czy... Znaczy, zapraszał... Zaprzeczał raczej. Może no, babcie mogą mi trochę namieszać. Przynajmniej ja nazywam to babciami, pewnie ma jakąś inną nazwę. Ale cóż, tak to jest z większością wrogów, że dopóki... gra w jakiś sposób nie poda tego nazwy, to można to nazwać jak się chce. I często jest nawet tak, że nie poznaje się tak prawidłowej nazwy w pełni, czy w ogóle nawet. To chyba byli jacyś wrogowie, których do tej pory przynajmniej ja nie poznałem nazwy. I co to tutaj? A... Czemu się wydaje, że już widziałem kiedyś tą bestię? W jakiś sposób? Nie wiem. Nie wiem, czemu mi się tak wydaje.
no ale mniejsza. Skupmy się na tym, żeby teraz się jej pozbyć. A nie będzie to raczej trudne. Tak. Tak, z tym mieczem to chyba większość wrogów nie będzie trudna. Jakoś super. Przynajmniej tych tutaj. Bo nie zaprzeczam, że wiecie, będą na pewno jeszcze jacyś oponenci, którzy będą... mówiąc tak bezpośrednio, przekładając z polskiego na angielski, powiedzenie angielskie, no to dosłownie bólem w dupie. Więc tak, moja pewność siebie w tym momencie... Nie, uciekaj, uciekaj, gwiazdy kluczu. Nie zwiastuję, że to już jest takie... no po prostu prawdziwie nieśmiertelne, nie do powstrzymania. Nadal jestem podatny na moją zbyt wielką pewność, na proste ludzkie zlamienia i takie tam. Więc no, z taką myślą, że może mi się kiedyś coś uda, albo totalnie zlamie wszystko, możemy podróżować dalej w tym oto odcinku, który niebawem powinien się kończyć. Ale no, będę jeszcze w stanie chyba trochę tutaj dociągnąć. W stanie będzie trzeba kończyć i... ruiny walowni leśnego ludu... może nie teraz, dużo tutaj tego, a nabijałem tą natychmiastową śmierć, więc no nie czuję się na siłach, żeby się z tym tłuc. I tak, konika nie ma, ale jest za to kopalnia. Już liczymy na jakąś zwykłą jaskinkę może, ale nie. Jak widzicie, gdzie jest cień kopalin. Więc tak. Tunel Altus. A, ostatnio mieliśmy chyba stary tunel Altus. Coś takiego teraz? Tunel Altus. Ciekawe. I dobra, dobra, dobra. Co my tu mamy zrobić? Poza tym, że... pozbyć się wrogów i zapalić lampkę. Okej. Okay. Trochę to bije. Nie najwięcej, nie najmniej, ale trochę. A skrzynia ze skarbami co miała? Łuk runiczny. A, dziękuję bardzo. W sumie... dobra, mam ich 7, to mogę jednego aktywować. Przy czym od razu mówię, no dochodzę na runie Godrika, bo... Teodradana... nie wydaje mi się być dobra. Ja się, nie mam nic do tych, którzy rzeczywiście by chcieli, dajmy co z niej korzystać. Czy uważam, że ona jest dobra. Ale ja mogę powiedzieć, że na pewno nie dla mnie. Więcej po prostu zyskam z tego plus 5 do siły, zręczności i wiary. Głównie dlatego, że mam bardzo niską siłę i zręczność, więc jeszcze prawdopodobnie jestem na tym etapie takiej tego wyższego skalowania. A co za tym idzie, no... takie statystyki mogą mi naprawdę pomóc. Oczywiście do 5 wiary to już mniej, a za to 5 umysłu, 5... no nie wiem, mistycyzmu, 5 wytrzymałości, to wszystko już się jakoś tam ładuje razem i w końcu daje, no jednak solidny wynik, lepszy niż trochę więcej hapeków, energii czy hapeków, energii czy skupienia akamany. Dobra, muszę być ostrożny, bo nie chcę tu paść, w szczególności po tym jak aktywowałem runę. Więc tak. Tu mamy kolejnego górnika, którego trzeba się pozbyć. Dziękuję, pęknięty kryształ. Kolejny przeciwnik taki, który wydaje się być niebezpieczny, dobra. A czy muszę się przejmować czymś na razie, czy nie? Okej, okay, chyba płyknę i tak butelkę jedną, co mi tam szkodzi, mam ich jeszcze 6. Okej, okay, dobra, to jest wzmocniona wersja, która daje kilkukrotność run. Nadal nie pamiętam razy ile to było. Teraz sobie pamiętam, to jakiś czas temu pamiętam, że to chyba wspominałem odnośnie przykładu trolla nawet. Tylko no, ze smutkiem stwierdzam, że już nie pamiętam. Jak w sumie wszystkich tych takich ważnych rzeczy, które tutaj już poruszałem. Tak samo jak ostatnio też nie pamiętam, że byłem w tym zamku Gael czy jakoś tak. I w tym przez to, że nie pamiętam, że tam lazłem, co znaleźliśmy. Po pierwsze Skarabeusza, którego szukałem prawdopodobnie ten cały swój czas w Kelit. Jak tam powracałem. A po drugie, no właśnie wspaniałe zaklęcie ogniu daj mi siłę, które... nadal nie sprawdziłem konkretnych procentów, bo mi się nie chciało, ale... zdecydowanie, przynajmniej w przypadku mojego mieczyka, to...
daje znaczną poprawę skuteczności, co przekłada się na to, że jest jeszcze bardziej zabójczy niż był oryginalnie i... Tak, jak myślałem. Jak dostałem tymi kamykami, to już czułem, że to może być ten stwór. Ej, no cóż... Będzie można chodzić po tym? Oj, to ja na razie nie chcę. Co to ja mówiłem? A. No, nie. Znowu nie pamiętam. Co jest nie tak dzisiaj z moją głową, że w sumie ciągle zapominam? Jakieś demencja starcza mnie łapie? Skleroza, czy co? No, ale mniejszą. Myślę teraz na takich konkretach, jak tutaj bicie tych ślimaków. I zwiedzanie tego wszystkiego, z nadzieją na to, że właśnie natrafimy na godnego oponenta. Póki co pewnie to będzie bossu, znając życie, więc jej bossu. Zawsze tak jest i bossem jest... A, już nawet widzę gościa. Ten taki kryształowy jakby. Dwóch, włócznia i brzmiące ostrze. Chyba już kiedyś... Tak, walczyliśmy już z jednym takim chyba kiedyś. Co ciekawe, są bardzo odporne na obrażenia. Tak? I to bardzo, bardzo odporne na obrażenia. W niektórych formach, w innych za to już nie aż tak bardzo. Proszę tutaj dużo. Okej. Okay. A tutaj? Nie, ja tego już naprawdę nie rozumiem. W niektórych formach otrzymuję obrażeń dosłownie tak kilkanaście, a w innych znowu olbrzymie obrażenia. O, na przykład proszę, tutaj nagle pękł i tyle. A, dzwonek kulisty górnika ponurnego kamienia 2. Okej. Okay. Mam jeszcze coś innego takiego, czy nie? Bo pamiętam, że ten ostatni od kwiatków oddałem i... 3-4 pęknięty kryształ. Okej. Okay. To już tłumaczy, jak zdobywać... trochę lepszych kamyków. Ale nadal mi to nie mówi, jak zrobić nieskończone szóstki. No cóż, może i przyjdzie na tamty czas. A może to cokolwiek tamto jest, skrywa się jeszcze gdzie indziej. W jakimś miejscu, w które tym razem naprawdę powinienem iść ze swoim poziomem siły. Ciężko mi to ocenić, ale póki co... Idziemy na sekretne strefy. Które pewnie nas doprowadzą do śmierci. I w sumie do których nie powinienem iść, patrząc na to, ile już odcinek trwa, ale dam wam trochę dłuższy, jako że mam akurat czas, żeby tu usiąść, nagrać, ograć. A jak wspominałem jakiś czas temu, chyba? Wydaje mi się, że to wspominałem. No różnie może być teraz u mnie z czasem, bo wiecie, jest okres zaliczeniowy mniej więcej na studiach. Amulet arsenał plus 1. Ciekawa sprawa. Teraz tylko pytanie, czy arsenał plus 1 jest lepszy od tego arsenału dzbanowego, czy nie? Bo jeśli nie, to oznacza, że nadal... Po prostu moje teorie się potwierdzają, że Kelly jest trudniejszy niż coś tutaj. Minimalnie gorszy. Minimalnie gorszy. No cóż. Nadal będę musiał chodzić tutaj z poczuciem żalu. Związanym z tym, jak to bardzo... Jestem overpowered względem tego, co tutaj jest. I żeby nie było, że coś się teraz żalę czy coś, wiem, że to jest w pełni moja wina i tego, że się zafiksowałem na niektórych rzeczach. Mi się zajmowałem zamiast robić coś sensownego. No ale trudno się mówi. Może będzie trochę przez to nudniej w najbliższym czasie, jeśli chodzi o walki, ale... Jestem jeszcze pewien, że trafimy na coś, z czym będziemy mogli się mierzyć. I dobra, skoro jest taka sytuacja tu i teraz, to... Może nawet na tym zakończę epizoda. Tak, czemu by nie? Chciałem robić dłuższego, ale wyjdzie jak zawsze, więc tak.
Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i że mimo sytuacji nie jesteście tak zawiedzeni z tym wszystkim jak ja. I tak, w następnym epizodzie może spróbujemy znowu walczyć z tamtym. Może znajdę tam trzeciego żółwia. Może nie. Czas pokaże. A póki co to tyle i trzymajcie się. Hej, hej.